Pogoń FM w Radiu Szczecin. Zaprasza Daniel Trzepacz. Sponsorem programu jest właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin Szeroka 61/1. Już w niedzielę żegnać będziemy stary 2023 rok i witać zupełnie nowy 2024. Jaki ten stary rok był dla Pogoni Szczecin, a jaki będzie ten nadchodzący? O to pytać będę siedzącego obok mnie w studiu Jakuba Lisowskiego, redaktora sportowego Głosu Szczecińskiego. Dzień dobry, Kuba. Witam Państwa bardzo serdecznie. No właśnie, Kuba, jaki ten mijający rok był dla Pogoni? Jak możemy Pogoń w trakcie tych ostatnich 12 miesięcy ocenić? Bardzo zmienny, bardzo szalony, bardzo smutny momentami, bardzo radosny też po niektórych spotkaniach. I tak naprawdę nie ma jednego słowa, którego bym jakimś słowem, którym określiłbym cały ten rok 2023, który mija. A tak ogólnie to się cieszę, że mija, bo chyba takiego niedosytu związanego z występami Pogoni było więcej niż takiej dużej radości. Mówisz, że nie możesz znaleźć takiego prawidłowego słowa, a ja bym użył słowa sinusoida. Zgodzisz się ze mną? Na pewno tak, natomiast sinusoida oczywiście ma różne szczyty i tutaj też w przypadku Pogoni można by było powiedzieć, że raz ta sinusoida była na poziomie drugim, raz na poziomie piątym. To różnie wyglądało, naprawdę bardzo różnie wyglądało. Nasze humory, nasze smutki, miny po niektórych spotkaniach były bardzo, bardzo kiepskie. A tydzień później, dwa tygodnie później szaleliśmy prawie do sufitu po występach sportowców. Kto jest wygranym tego roku według ciebie w Pogoni Szczecin? Czy można kogoś takiego wyróżnić? Na przestrzeni 12 miesięcy to nie wskazałbym takiego piłkarza, ani trenera tym bardziej, bo no mimo wszystko w pierwszym półroczu Pogoni nie udało się zdobyć medalu, nie udało się zapewnić Pucharu Polski, z czym już wcześniej się pożegnaliśmy. Natomiast drugie półrocze to, jak wszyscy wiemy, no to jest troszeczkę rozczarowująca postawa w rozgrywkach ligowych. Natomiast w Pucharze Polski cały czas jesteśmy w grze i fajnie, bo no już dawno nas na tym etapie nie było. Natomiast wracając do takiego indywidualnego wyróżnienia, powstrzymałbym się mimo wszystko. Ja wiem, że za jesień można by było na przykład pochwalić Rafała Kurzawę, który przecież zaczął chyba grać na miarę takich oczekiwań, albo stał się jednym z takich wiodących piłkarzy, czego od niego oczekiwaliśmy po transferze przecież. Natomiast za rundę wiosenną może Damian Dąbrowski, który jednak się już pożegnał z Pogonią. No chyba za mało takich akcentów indywidualnych. A porażki? I czy jest to trener Jens Gustafsson? Nie, jestem daleko od mówienia, że praca trenera Gustafssona jest porażką. Na pewno są duże zastrzeżenia co do wprowadzania przez tego szkoleniowca młodych zawodników do pierwszego zespołu. No, co widać między innymi po tych minutach, które nasi młodzieżowcy grają w rozgrywkach ligowych. Na pewno można mieć zastrzeżenia do skuteczności drużyny w występach na swoim boisku. Można też mieć oczywiście zastrzeżenia do końcówki poprzedniego sezonu, który zakończyliśmy na czwartym miejscu. W mojej ocenie pewnie możesz wrócić do błędnej decyzji sędziowskiej. Ja bym oczywiście nie bronił sędziego, bo to był ewidentny błąd. Natomiast bym zwrócił uwagę na fakt, że Pogoń w meczu, który miała wygrać, no, grała przeciętnie, no, nie pokazywała nic takiego, gdzie byśmy powiedzieli, że na to zwycięstwo zasłużyła. Do audycji Pogoń FM wrócimy za chwilę po kilku taktach muzyki. Pogoń FM w Radiu Szczecin. Sponsorem programu był właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin Szeroka 61/1. Pogoń FM w Radiu Szczecin.
Zaprasza Daniel Trzepacz. Sponsorem programu jest właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin Szeroka 61/1. Wracamy do ostatniej w tym roku audycji Pogoń FM, a moim gościem jest dzisiaj Jakub Lisowski, dziennikarz sportowy Głosu Szczecińskiego. No to skoro jesteśmy przy tym nowym roku, to może bardziej skupmy się na wiośnie. Czego ty oczekujesz od Pogoni na wiosnę? Łatwiej by było odpowiedzieć już po pierwszych tych spotkaniach, choćby po pierwszym meczu ligowym ze Śląskiem we Wrocławiu. No właśnie, bo ten terminarz na początku będzie bardzo, bardzo trudny dla Pogoni. 4 wyjazdy, w tym mecz ćwierćfinałowy Pucharu Polski w Poznaniu, 1 mecz domowy z UKS-em, a tak jedziemy do Wrocławia, do Radomia i na Legię. I tu bym pochwalił sztab szkoleniowy Pogoni, być może też działaczy. Tydzień przed meczem ze Śląskiem Pogoń rozegra bardzo interesujący, bardzo trudny mecz sparingowy na terenie duńskiego przeciwnika. Będzie to naprawdę bardzo fajny egzamin, jak jest drużyna przygotowana do rundy wiosennej. Nie oczekujmy tam od razu, że Pogoń wygra i pokaże wielką klasę. Nie, to sparing, w sparingach to nie ma znaczenia, ale chciałbym, żeby ten pierwszy mecz Pogoni wypadł naprawdę dobrze w wykonaniu portowców, żebyśmy pokazali ofensywną grę, żebyśmy pokazali, że w tych meczach wyjazdowych naprawdę, tak jak jesienią, spisywaliśmy się bardzo dobrze, tak żeby to zostało. Ta jakość w meczach wyjazdowych została i dzięki temu ja uważam, że terminarz generalnie wiosny jest dla Pogoni sprzyjający, bo będziemy grali z absolutnie ligową czołówką wszystkie mecze na wyjeździe, gdzie przeciwnicy, uważam, otworzą się, nie będą się kurczowo trzymać swojej bramki, będą zmuszeni faktem, że grają przed swoją publicznością, grać ofensywniej. Pogoń potrafi to wykorzystać, Pogoń będzie swoją ofensywą, a mam nadzieję, że to będzie utrzymane, ta jakość ofensywna będzie utrzymana, będzie potrafiła to po prostu wykorzystać. Są takie mecze, oczywiście, że są takie mecze, przed którymi będzie można mieć obawy. Natomiast ja generalnie przed wiosną nie mam obaw w kontekście spotkań wyjazdowych. Liczę na to, że ten pierwszy mecz Pogoni ze Śląskiem nakręci portowców, nakręci ich pozytywnie oczywiście i to pójdzie we właściwym kierunku. Pogoń ma dwie ścieżki do zrobienia, czyli ligowa, żeby sobie zapewnić miejsce przynajmniej czwarte, no bo można brać pod uwagę, że Puchar Polski zdobędzie zespół, który tam też będzie w czołówce ligowej. Po prostu, żeby zapewnić sobie miejsce w europejskich pucharach lub ten Puchar Polski, żebyśmy w końcu po ten Puchar Polski sięgnęli. Nie powiem, że oczekuję od Pogoni zdobycia Pucharu Polski, natomiast powiem, że oczekuję, żeby ona w tych meczach pokazywała jakość ofensywną, żeby potrafiła też bronić, z czym były momentami duże problemy w tym mijającym roku. I żebyśmy tego Lecha skarcili, przeszli, a później będziemy się zastanawiać, z kim gramy kolejną rundę o finał już, bo jestem jakoś tak dziwnie spokojny, że to będzie dobra, pozytywna runda. To który z tych wyjazdów będzie ważniejszy? Do Wrocławia na Śląsk, czy do Poznania na mecz pucharowy z Lechem? Nie rozróżniam. Uważam, że zresztą piłkarze i trener też to wiele razy podkreśla. Dla niego liczy się ten pierwszy mecz. Ja też uważam, że trzeba po prostu się skoncentrować. Na tym pierwszym meczu mamy do rozegrania kilkanaście spotkań, bez rozróżniania, czy to mecz pucharowy, czy to mecz ligowy. Koncentrujemy się na każdym kolejnym przeciwniku, włączymy tryb zwycięskiej Pogoni i ta zwycięska Pogoń będzie kroczyła i zobaczymy, na czym się to skończy. Nie powiem, że Pogoń wygra wszystkie spotkania na wiosnę, bo to nie jest możliwe. Natomiast powiem, że jeśli wygramy we Wrocławiu, to tak optymistycznie nastroi zespół, zbuduje atmosferę wokół drużyny, zbuduje atmosferę też wokół klubu, że i tego Lecha w Poznaniu możemy pokonać. Nie ma takiego przeciwnika teraz przed Pogonią, przed którą nasz zespół mógłby się bać.
Niech twoje słowa zatem będą prorocze i niech pogoń kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. To była ostatnia audycja Pogoń FM w Radiu Szczecin w tym roku, za co serdecznie państwu, no i oczywiście tobie, Kuba, za wizytę w studiu dziękuję. Słyszymy się już za tydzień, już w nowym roku i tam z dalej będziemy rozmawiać o pogoni i tym, co czeka ją na wiosnę. Pogoń FM w Radiu Szczecin. Sponsorem programu był właściciel marki Cito odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup w kredyty frankowe. Szczecin Szeroka 61/1.